Czy da się wykonać dokumentację budowlaną dla wspólnoty mieszkaniowej za darmo? O tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Janusz Kobylec, jestem prezesem spółki Silesia ADM, zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Zapraszam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że gmina bądź kopalnia, albo na przykład PKP, bo takie przypadki żeśmy mieli, rozpoczyna sprzedaż lokali mieszkalnych. Sprzedaje pierwszy lokal, drugi, trzeci. Powstała tam wspólnota mieszkaniowa, ale ta wspólnota nie posiada dokumentacji budowlanej, która jest wymagana. Posiadanie dokumentacji jest wymagane zgodnie z ustawą o własności lokali, artykułem drugim punkt piąty, jak również zgodnie z prawem budowlanym. No i co teraz? Dokumentację potrzebujemy, za tą dokumentację trzeba zapłacić. Dokumentacja nie jest tanią rzeczą, dlatego pomocny nam jest w tym przypadku artykuł drugi również, ale punkt szósty ustawy o własności lokali, na której bazuje głównie wspólnota mieszkaniowa. Artykuł szósty stanowi nam tak, że w razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ustępie piątym, czyli tutaj mowa jest o rzutach, dokonuje się zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości. Czyli w tym przypadku na to przysłowiowe, PKP, tak? Czyli tego dotychczasowego właściciela. Oczywiście granicą jest moment sprzedaży ostatniego lokalu. Bo jeżeli lokal ostatni zostanie sprzedany, już 100% udziału w nieruchomości należy już do innych właścicieli, nie tylko osób fizycznych oczywiście, innych właścicieli, to nie ma możliwości zlecenia tej dokumentacji na koszt dotychczasowego właściciela. Wtedy już wspólnota mieszkaniowa musi z własnych środków wyłożyć. Także pamiętajcie, od momentu sprzedaży pierwszego lokalu do momentu sprzedaży ostatniego lokalu istnieje możliwość, zgodnie z ustawą o własności lokali, żeby wykonać dokumentację budowlaną na koszt tego dotychczasowego właściciela. I to głównie, szczerze powiedziawszy, dotyczy zasobów gminnych, bo tutaj bardzo dużo jest nieruchomości gminnych, które nie posiadają bądź nie posiadają kompletnej dokumentacji budowlanej. O tym oczywiście się nie mówi, że jest taka możliwość, że na koszt gminy można sobie tą dokumentację wykonać. Oczywiście trzeba pamiętać, że brak dokumentacji budowlanej to nie jest tylko jakby problem formalny, ale i praktyczny. Bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek przebudowy w budynku, nie musimy odtwarzać dokumentacji od samego początku. Tylko aktualizujemy jej część, bądź bazujemy na tym, co mamy. Jeżeli tej dokumentacji nie ma, więc zarząd, zarządca, administrator, porusza się jak dziecko we mgle. Nie może wydać konkretnie warunków na wykonanie jakichś prac budowlanych, nie posiadając dokumentacji budowlanej, nie mając tego dokumentu źródłowego, tak? Także, szczerze powiedziawszy, ryzykownym jest wydawanie jakiejś decyzji. Nie wiem, prosty przykład. Rozebranie ścianki, która pozornie może być, jest działowa, a nie jest, to tutaj trzeba będzie wykonać jakąś konkretniejszą dokumentację i ekspertyzę. Jeżeli jest dokumentacja budowlana, z której jasno wynika, że dana ściana jest działowa bądź nośna, to wtedy nie ma żadnego problemu i temat można załatwić w ciągu po prostu paru sekund, tak w cudzysłowie mówiąc. Jeżeli dokumentacji nie ma, to wielce ryzykowne jest podpisanie się pod zgodą bądź pod pismem dotyczącym warunków przebudowy ściany, jeżeli nie ma źródłowej dokumentacji. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie, jeżeli są jakieś pytania, zapraszam, piszcie na dole bądź bezpośrednio do nas. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.